Jeśli nie było żadnych przeszkód, to przejście na Stare Miasto czy do Śródmieścia trwało gdzieś około 2 do 3 godzin. W jedną stronę naturalnie, bo musiał być odpoczynek, bo to się szło dosyć ciężko. Nazywam się Julia Kamińska i w audiobooku Powstanie Warszawskie użyczam swojego głosu postaci Krystyny Bielniak. Krystyna Bielniak to osoba, która przeżyła powstanie, która walczyła i czytam jej wspomnienia z momentu, kiedy jej przyjaciółka brała ślub. I to jest dosyć niesamowite uczucie, bo to są prawdziwe słowa pani Krystyny. Po prostu naprawdę można się poczuć, jakby się tam było. Do pewnego stopnia oczywiście, ale to jest dosyć niesamowite przeżycie. A pani Krystyna, jak to było z tym ślubem? To pani opowie. I ty, no szłam, no to pamiętam, to ładny dzień był. Po prostu normalna historia, tak. Hala, jak ty się zachowujesz? Halu, jak ty się zachowujesz? Karciłam ją, że ona jest za wesoła. Najprzyjemniejszy szum, jaki może być, to leci spadochron, idealnie się otwiera i z pojemnikiem w ziemię wpada. Powstanie Warszawskie, Wędrówka po walczącym mieście, to jest audiobook Marcina Ciszewskiego na podstawie filmu Janka Komasy, Powstanie Warszawskie. Jest taki pomysł na przeniesienie się do tamtych chwil. Narrator chodzi po mieście, ogląda barykady, wchodzi do kantyny. Oprócz jego przemyśleń pojawiają się też wspomnienia byłych powstańców. Wtedy dosłownie całe niebo było pokryte spadochronami. To było po południu. Pełno spadochronów. Radość potworna. Desant, Anglicy i tak dalej. Najdziwniejsze w tym wszystkim, że dla mnie najtrudniejsze w nagrywaniu było to, że wypowiedź jest zapisana, wypowiedź autentycznej postaci, która to powiedziała w dosyć specyficznej formie, ponieważ myśli były tak celowo nawet to tutaj robimy, żeby się urywały. Tak jak to ktoś opowiada, wiesz, że i też mu się zrywają wątki, coś zaczyna mówić, że był na wakacjach, a potem... A, i właśnie, jeszcze zapomniałem ci powiedzieć, że w tej knajpie byłem z Józkiem i... Aha. Dobra, jestem. W fabryce narzędzi medycznych Jarnuszkiewicza na Grzybowskiej produkowano sten. Poszliśmy i po szukaniu i rozmowach z pracownikami doszliśmy, że faktycznie są zapasy na części do stenów. Aktorzy musieli się mierzyć z właśnie trudnym zadaniem, bo najłatwiej jest wszystko ubrać w formę i troszeczkę oszukiwać jakimiś patentami, a tutaj trzeba dać coś z siebie. Przecież jest tak olbrzymia droga. Wiem, bo to już jasne. Marcin Ciszewski, jako historyk, autor tego audiobooka, wykonał sporą pracę, więc jest to gratka dla wszystkich zainteresowanych tematyką broni, czołgów, militariów, etc. i samej Warszawy, o której bardzo dużo jest w audiobooku. Kolega, który był na Placu Trzech Krzyży, opowiadał, że nadlatywał kukuruźnik na wygaszonych silnikach, a to sprawna bardzo maszyna jest. Zrzucał, połamały się skrzynki, ale zrzuty były. Bardzo się cieszę, że mogę tu być i znowu zmierzyć się z tym tematem. Zwłaszcza, że jest mi bliski, ponieważ mój dziadek zginął w Powstaniu Warszawskim, więc każda tego typu praca przybliża mnie do mitu mojego dziadka, do jego historii. Ksiądz miał piękną mowę, że oni jako młodzi rozpoczynają nowe życie. Opowiadali mi, że po tej mowie księdza to sobie pomyśleli, ojej, że ten ksiądz tak mówi, że nowe życie, ale żebyśmy w ogóle przeżyli to, co mamy w tej chwili.